ogólnie przygotujemy animację poklatkową. Czy w ogóle słyszeliście o czymś takim, jak animacja poklatkowa? Ja już ani słyszałem, czy to jest takiego, że tak? No, tak, blisko. Tak, wylewa. Tak, oglądaliście na przykład kiedyś może Bolka i Lolka? Tak. No właśnie, i to jest taka w sumie już stara bajka i ona była przygotowywana w taki sposób, że każdy ruch Bolka i Lolka był rysowany oddzielnie. Był to po prostu zbiór bardzo, bardzo, bardzo wielu rysunków, które tak szybko się zmieniały, że wyglądało jakby Bolek i Lolek płynnie się ruszali. I my spróbujemy w pewnym sensie osiągnąć coś takiego, tylko że nie będziemy rysować postaci i nie będziemy rysować kredkami, tylko będziemy rysować kamieniami i patykami w piasku. Chodźcie w ogóle zobaczyć, co my tu mamy, to może wam się trochę rozjaśni, co? To jest piasek czy to jest taka gładka? To jest piasek, możemy go sobie szybko dotknąć. Zobaczmy, co to jest. Każdy dostanie swój własny patyczek i tym patykiem będziecie mogli narysować wszystko, co przyjdzie wam do głowy. Kamienie będziemy mogli swobodnie rzucać lub precyzyjnie układać na piasku. To już będzie wszystko zależało od was. Słuchajcie, tutaj w moim pustynnym kapeluszu mam do losowania takie hasła związane z pustynią, które mają nam ułatwić zadanie po prostu, wymyślenie tego, co będziemy tutaj tworzyć. To może proszę, wylosujesz pierwsze hasło? I co tam mamy napisane? Bądź siłaczką. Tak, bądź siłaczem, bądź siłaczką. No i możemy się zastanowić wspólnie, jak można to pokazać na piasku. Możemy użyć na tych kamieni. I na przykład bardzo silnie rzucić je w piasek, żeby piasek rozbryznął się wokół nich. Kamienie są za wami, zobaczcie. Możecie sobie też je wziąć i mogą być częścią waszego rysunku. Nie, mam pomysł, tak robić. Tutaj ja się jedno. Czy wszyscy wiedzą, co to jest oaza? Tak. To zastanówmy się, jak możemy taką oazę tutaj pokazać. Trzeba by tu wodę wlać. Tak. A może w takim razie damy radę? Właśnie, może damy radę w jakiś sposób pokazać tą wodę, wcale jej nie używając. Coś tu jest, Adrian, wiem o tym. Jak widzicie, nie wiem. Sorry. Pani może szukać trzech kamieni. Dobra, trzy są zakopane. Zobaczcie. Rysuję falę i przekazuję do was. I wy teraz przechwycicie tą falę wody. Musicie ją dorysować. Zrobimy to. Adrian, dawaj warto. Ale ja uważam, że jest cudowne, bo rzadko się przyjmie taki piaseczek. On jest w ogóle aż kryją. Czy to odgłupało? Słuchajcie, ja mam nowe hasło. Sukulenty i kaktusy, więc ja jestem za tym, żeby dawajcie, nie każdy będzie miał swój teren. Ja narysuję, okej? Ja uznałam, że nie lubię tego rośnie. Ja też kątem. Nie grasz. O, wiecie, oko. Psa. Możemy teraz sobie wymyślimy sam temat, co? Ale czekajcie. Gamę. Wyjmijcie tej mojej oazy, proszę. Dobra. To no, wystarczy. Tutaj rysujemy teren, co? A teraz trzeba wodę ciąć. Dobra, i trochę i ta woda wiesz, co zrobi? Patrzcie na tę wodę. Kurde, nie. Wow. Też chcę. Mogę wam zrobić taki mikrowodospad? Będzie woda. Uwaga. Nawet tutaj widzę. Pana na to. Otoczcie ją może, co? O nie! Usiądę pani na no, teraz zrozumiałam wody, Ewa poszła po wodę, tylko może tutaj podniosła jakieś kamienie. To jest magmą. Można byłoby to zasypać po prostu kamieniami. Masz maczek?
Tak, zobacz. A, to by się nam przydało bardzo. No, to dalej. To jest to skończone. A jak my będziemy kręcić? No tam już się dzieje, zobaczcie. Kamień to jeszcze spa. Wodę, piasek, wyjmą jakieś fajne rzeczy, w sumie wszystko na rękę. Aha, dobra, dobra. Ja tam miałam rękę, tu ręka była. Hop, i tu. To. Black and white. O, dobra, jest okej. Dobra, słuchajcie, akcja jest taka, że musimy to puścić z Photoshopa, bo z jakiegoś powodu mój Photoshop nie ma jakiegoś tam... I uwaga, a co tu się działo? To będzie płynne? No to super, bardzo się cieszę. Cieszę się, że jesteście tacy ze sobą zaprzyjaźnieni i fajną tworzycie grupę. Podczas naszych warsztatów Podróż przez pustynię zabrałyśmy dzieci na pustynię nietypową, bo czarną i wypełnioną białymi kamieniami, które miały posłużyć nam do opowiedzenia pewnej historii. Mieliśmy przedrzeć się przez ten piasek, coś zbudować, coś zniszczyć i tym sposobem stworzyć film poklatkowy, który miał udokumentować tą naszą wspólną drogę.